Cześć, witamy na szlaku kolejnym, jeszcze nie docelowym. Na tym etapie znacie już tytuł filmu i wiecie, gdzie się wybieramy. Będzie to szlak Zamków Piastowskich, ale dojście tam zajmie nam następne pewnie 2-3 godziny, ponieważ dojechaliśmy do Jedliny Zdroju pociągiem i teraz właśnie klepiemy sobie szlak żółty, a to jest nowy uczestnik naszej wycieczki. Cześć. Andrzej, nieznany wam jeszcze, będzie się obiecał, że będzie się odzywał. Troszkę. Dolny Śląsk jest bardzo ciekawy architektonicznie, a tak się składa, że Andrzej jest architektem, więc może opowie nam zwięźle coś ciekawego na szlaku. Także chciałam wam pokazać, jak ładna jest Jedlina Zdrój. Za nami jest dom zdrojowy. Bardzo ładny budynek i jeszcze różne inne są w okolicy. Także może coś po drodze, a zmierzamy do zamku Grodno. Dotarliśmy równiutko 3 godziny z dużą ilością zwiedzania we wsi Niedźwiedzicach, w której nie mogliśmy się opanować. Była cudowna, naprawdę wyjątkowe miejsce. Zrobiliśmy masę zdjęć, nie docierając jeszcze na początek szlaku. Początek szlaku znajduje się tutaj. Szlak Zamków Piastowskich. Pierwszy zamek, czyli zamek Grodno za nami. Za chwilę uda nam się go zwiedzić, ponieważ dziś jest 4 maja i właśnie otwarto obiekty kulturalne muzea. Miałam dobrą intuicję co do planowania wyjścia. Miałam dobrą intuicję, także będziemy mogli zwiedzić wszystkie zamki. Ma być ich 15, także będziemy mieli co robić. O zamkach i o Piastach Śląskich i o całej historii opowiem wam w dalszym ciągu wycieczki. Szlak ma 150 km mniej więcej. Według różnych źródeł są różne dane. Znakowany kolorem zielonym. No i ostatni punkt to zamek Grodziec. Tam dojdziemy za chyba 5 czy 6 dni. Tak. I pogoda, bo dzisiejsze chmury były... Tak. Dosyć niepokojące. Pogoda się zapowiada nieciekawie jak zwykle na moich wycieczkach. Ograniczymy się do zwiedzenia dolnego dziedzińca. Górny zamek, ta część obronna zamku jest bardzo zniszczona. Tam niewiele zostało, tylko podobno jest studnia. Skrzydło się zawaliło na skutek pożaru. No, niewiele tu jest, głównie ruiny. Wszystkie te zamki są zamkami obronnymi. Ten akurat nie został nigdy zdobyty. Jest ich 15 i każdy jest w innym stanie, także niektóre będą takie całkiem ruinowe, a te lepsze będą całkiem odremontowane. No i pozostaje pytanie, kto się tu przed kim bronił. Bardzo burzliwa jest historia śląska, streszczenie jej w minutę będzie trudne, ale spróbuję. Więc najpierw były plemiona słowiańskie, które się tutaj sprowadziły około VI-VII wieku i były jakby... Były to wszystko plemiona śląskie, ale każde było inne, prawda? Tu chyba byli Bobrzanie, o ile dobrze pamiętam. No i potem Mieszko I i później Bolesław Chrobry bardzo się z ekspansją państwa Polan zaktywizowali. W związku z tym najpierw łyknęli dzisiejszą centralną Polskę i bardziej tam południową, wschodnią, a potem mieli też ochotę na Śląsk. Mieszko I i zaczął rywalizować o te tereny razem z Czechami i tak przez jakiś czas te ziemie były pod zwierzchnictwem państwa Polan. Następnie przyszli Czesi i zagarnęli, długo się bili, potem było rozbicie dzielnicowe i wynikło z tego to, że te księstwa były bardzo małe i rozdrobnione i znowu pozostało pytanie, do kogo one będą należały i książęta, co prawda piastowscy, składali lenno Czechom, a więc to ten region należał do korony czeskiej. Później byli Habsburgowie, którzy łyknęli Czechy razem z tą okolicą i tak zostało praktycznie rzecz biorąc aż do I wojny światowej. Tak, brawo, udało mi się chyba w 2 minuty.
Zdecydowaliśmy się jednak na zwiedzanie dziedzińca. I to skrzydło podobno nie jest renesansowe, a według ostatnich badań jest jednak średniowieczne. No i tu jest właśnie dziedziniec. O, całkiem jednak fajnie, wcale nie jest tak źle, że wystrój podobno jest raczej PRL-owski. Natomiast ten dziedziniec rzeczywiście fajny. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy zwiedzić dziedziniec i jeszcze dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy, bo pan przewodnik dużo wiedział o tej okolicy. Powiedział nam, że była tutaj droga handlowa i że zamków było znacznie więcej, tylko popadły w całkowitą ruinę. Droga nazywała się... Droga Wysoka. Droga Wysoka i prowadziła w tamtą stronę, w kierunku Czech. No i właśnie... właśnie to był on, to on nam powiedział, to jest pan przewodnik. I co mówią? To na razie wystarczy. Widzimy się dalej na szlaku. Ładny widok, prawda? Widoków nie brakuje, ale jest dosyć pod górkę. Nie wiem jak Andrzeja, się już troszkę zjajałam. No już to już jest któryś kilometr. A widoki rekompensują zdecydowanie wszystko. I do tej pory nie było burzy, więc jest okej. Okay. Deszcz jest został nieźle odroczony, miał padać intensywnie, na razie krótko kropi, a w perspektywie mamy jakąś niezłą miejscówkę do spania pod dachem. Chociaż nie zapeszajmy. Nie. Zobaczymy jak to pójdzie. Dokładnie. Już się ściemnia, jesteśmy w miejscowości Pogorzała. Tutaj natknęliśmy się na średniowieczny krzyż pokutny. Na Dolnym Śląsku jest ich całkiem sporo. Obawiam się, że zupełnie nic nie widzicie, ale tam w krzakach są dziki. Właśnie przepłoszyliśmy je, chrumknęły przeraźliwie i uciekły. Teraz się na nas gapią. Dwa. Ja widzę dwa. Były przed chwilą trzy. Na pewno jest ich tu całe mnóstwo. Przygotowujemy już miejsce do spania. Jesteśmy w takiej wieży, która jest nad jeziorkiem, które było wyrobiskiem po wydobyciu wapnia. To jest sklepienie kolebkowe, ale jest na podstawie sześcioboku, a to jest dosyć wyjątkowe. Jest całkiem nieźle zachowane. Powinniśmy przeżyć w suchości. No, noc spędzona w wapienniku, naprawdę przyjemna. Na zewnątrz wiało, troszkę padało, a potem zrobiło się ciepło i teraz rano jest dużo cieplej niż było wczoraj wieczorem. Także obudziliśmy się mile zaskoczeni aurą. Mają być dziś burze i deszcze, więc ta radość nie może być przedwczesna. Ale fajne miejsce, naprawdę fajnie, taka romantyczna ruina nad małym jeziorkiem w lesie. Dobrze mi się zdawało, że ten budynek, w którym spaliśmy, to miał kiedyś cele dekoracyjne, rozrywkowe. To był pałacyk myśliwski rodziny Hochberg i hrabina von Tlesta sama, która mieszkała
czasami na zamku w Pszczynie, tym, który był na szlaku południowym na Śląsku i który jest niedaleko miejsca, w którym mieszkam. Słynąca z urody arystokratka, podobno bardzo fajna osoba. I właśnie ten zameczek sobie tutaj stał i mieliśmy przyjemność w nim kimać. A teraz zbieramy się, już jest bardzo późno, już jest po 8:00. Andrzej najpierw stwierdził, że będzie pił kawę, a teraz stwierdził, że będzie mył zęby. Więc ja korzystam i opowiadam wam, co nowego na szlaku. Dzisiaj zanosi się na dzień pełen zwiedzania. Właśnie jesteśmy przed palmiarnią. Kupiliśmy sobie bilety wspólne do Zamku Książ i do palmiarni i do ogrodów pałacowych. O zamku będzie za chwilę. To oczywiście będzie zamek Hochbergów, czyli księżnej von Pless z przyległościami rodzinnymi. A teraz idziemy zwiedzać palmiarnię. Mają tam być lemury podobno i różne inne rzeczy. W jednej z relacji z PCT mówiłam, że kaktusy tam na kalifornijskiej pustyni rosły jak w ogródku skalnym, a teraz jesteśmy w ogródku skalnym i kaktusy rosną jak na kalifornijskiej pustyni. I wyobraźcie sobie, jaki miałam kłopot, kiedy musiałam tam rozbić namiot. Świetna palmiarnia, polecam wam, jak będziecie wędrować szlakiem, koniecznie tu zajrzeć, można się ogrzać, to jest najważniejsze. A poza tym naprawdę fajny zbiór roślin, 250 gatunków różnych rzeczy z różnych stron świata i takie tropikalne rośliny i fajne kaktusy, różne sukulenty. Jest też fajny sklepik, tylko może to niekoniecznie na szlaku pieszym, ale można kupić różne fajne palmy i masa kaktusów. Wdrapaliśmy się na zamek Stary Książ. To nie jest na szlaku zielonym. Zielony jest tam na dole, ale nie można było sobie odpuścić tego rarytasu, bo to jest kolejny zamek piastowski. Aczkolwiek nie to, co widzicie. Historia jest taka, że był tu już gród w IX-X wieku. To były te plemiona śląskie przed podbiciem przez Piastów. No i potem był zamek w XII-XIII wieku, zamek Bolka I Surowego, tego samego, który wybudował też sąsiedni zamek, pierwszy w Książu, do którego zaraz pójdziemy. A te wielkie mury, które tutaj sterczą, to już jest nowożytna ruina, to jest XVIII-wieczna taka nadbudowa romantyczna, bo w tamtych czasach ludzi fascynowały ruiny. Budowano je sobie, jeżeli się nie znajdowało na miejscu tych oryginalnych ruin. Jest tu też punkt widokowy na Nowy Książ, dawniej Zamek Piastowski, później Pałac Hochbergów. Obserwujemy właśnie przemiany kulturowe. Dawniej to facet brał kotleta, mama ogórka, a
tym razem ja mam kotleta kolega wcina małosolnego. Przepyszny jest, naprawdę ziemniaczki robią. Ja tam jednak wolę kotleta. Wszystko co tutaj jest, to jest improwizacja współczesna, bo zamek został zniszczony w czasie wojny. Jedyne co autentycznego zostało, to mury i posadzki. Mury i posadzki są ładne. Ta reszta jest taka trochę gipsowa. No ale fajnie jest to obejrzeć, zwłaszcza, że właśnie pada deszcz. Za to wystawa fotografii jest naprawdę świetna. Można bardzo sobie dobrze uświadomić, jak kiedyś to tutaj było, a tutaj byliśmy niedawno. To właśnie jest na zielonym szlaku. No tylko, że przed wojną. Ta sala to podobno jedna z najstarszych części zamku. I stanowiło jakieś przejście już za czasów Bolka I. Elektroniczny przewodnik nic na ten temat nie mówi, ale chyba właśnie znaleźliśmy stare drzwi do szybu z czasu Hitlera. No, bo tu mamy napis niemiecki. No i było trochę powiedziane o podziemiach, które są tutaj pod zamkiem, jak zostały w czasie wojny rozbudowane przez mieszkańców obozu. Paramilitarną jakąś organizację niemiecką. Właśnie. O której za dużo nie wiadomo i do tej pory ponad jest to największa tajemnica w ogóle II wojny światowej, III Rzeszy. Co tam robiono, nie wiadomo, ale na koniec wojny wojska hitlerowskie wszystko dosyć skrzętnie zakopały, żeby zatrzeć ślad po ewentualnych pracach, które miały tam miejsce. I to jest właśnie winda tych podziemi. A tutaj najbardziej reprezentacyjna sala w całym zamku, ociekająca barokiem. Złapał nas deszcz, przeczekaliśmy pod świerkiem, a teraz znaleźliśmy kolejny krzyż pokutny, taki już do połowy zagłębiony w ziemi. A teraz przed nami zamek piastowski numer 4, zamek Cisy. Zamek Cisy jest z tej samej serii co poprzednie zamki, które zwiedzaliśmy. Też został wybudowany przez księcia Bolka I, XIII wiek. Zachowały się tylko ruiny, bo po drodze parę razy został zdobyty, a doszczętnie już zniszczony w czasie potopu szwedzkiego i potem wybudowano takie ładne skądinąd ruiny. A tu jest fajnie, bo szlak przechodzi bezpośrednio przez zamek pod jego ścianami, więc fajne miejsce. Także i do zabiwakowania.
Spędziliśmy przyjemną noc na zamku Cisy. Rano, co prawda, postraszył nas dron. To było stresujące, ale okazało się, że to tylko ktoś z dronem po prostu przyszedł oglądać zamek. Nie mieliśmy kondensacji, bo było przewiewnie, więc na plus. Potem było dosyć karkołomne zejście. A potem sobie wędrujemy tak laskami i polami. Teraz jest ładny odcinek właśnie z takimi wzgórzami. Zbliżamy się do Gór Kaczawskich, jeszcze w nich nie jesteśmy, ale chyba już też nie jesteśmy w Górach Wałbrzyskich. To jest jakieś obniżenie Wolbromki. Tak. Czas na ciekawostkę florystyczną. Są jeszcze pierwiastki dosyć dobrze rozkwitnięte, bo jest późna bardzo wiosna w tym roku. Zresztą chyba najzimniejsza od bardzo, bardzo wielu dziesięcioleci. U mnie pierwiastki są lekarskie i to są te pachnące, takie blade. A tutaj pierwszy raz w życiu, szczerze mówiąc, natknęłam się na wyniosłe. One mają takie tutaj dłuższe wypustki zielonkawe i są jaskrawo-żółte i nie pachną. Ale właśnie cieszę się, że je zobaczyłam, bo ich nigdy nie widziałam. I tak to właśnie wygląda z bliska. Zabunkrowaliśmy się na przystanku. Jak się ta miejscowość nazywa? Pietrzyków. Mieliśmy szczęście, bo to jest jedyny taki przystanek dzisiaj, a właśnie zaczęło padać. Sprawdziliśmy prognozę pogody. Rzeczywiście mam taki krótki front 6. No właśnie leje. Także cieszymy się z tego przybytku. Wyraźne są, widać w nim wpływy piastowskie. Piastowie przynieśli ze sobą murowane budownictwo na Śląsk. Ten przystanek jest doskonałym przykładem tego. Szczęśliwy dzień dzisiaj. Oj tak. Zapukaliśmy właśnie tutaj do domu, żeby zapytać o wodę. Dostaliśmy wodę, ale jeszcze dostaliśmy coś więcej. Proszę. Kawusia, mleczko. Jabłuszka z sadu, tutaj za nami. No, domowe jabłuszko. Także kolejna przerwa na szlaku. Kłaczynie było tak fajnie, piliśmy tą kawę i zapomnieliśmy, że tam jeszcze miały być ruiny zamku i to całkiem chyba nie bardzo ruiny, chyba że to jest kościół, to pewnie jest kościół, a gdzieś w pobliżu miały być właśnie ruiny, no trudno, były. I przed nami kolejny zamek, zamek Świny, tutaj ambitny plan zakładał, że będziemy tutaj spali, ale jak gdyby minął już cały poranek i całe popołudnie i dopiero tu jesteśmy. Idziemy zwiedzać. Zamek Świny, starszy niż pozostałe, bo wzmiankowany już w 1108 roku, więc prawdopodobnie istniał tu zamek jeszcze przed nastaniem Piastów, a wcześniej był tu także Gród Śląski. Ten zamek należy do kogoś, jest prywatny i nie da się tam wejść, klucz nikt nie odpowiada. Jest jego numer telefonu, ale nie da się do niego dostać.
bardzo długo był zamieszkiwany. On jest taki, pewnie najpierw był obronny, a potem już się stał takim fajnym zamkiem mieszkalnym. Jest bardzo, bardzo duży. Zamieszkiwał go ród Świnków aż do XVIII wieku, więc cały czas był w jednych rękach, bo wiele z tych zamków przechodziło ciągle z rąk do rąk. Tu ktoś tam coś dobudował, tam coś, a ten jest dosyć jednolity i fajnie wygląda. Jeszcze co jest ciekawego, to że zbudowano go z wulkanicznych skał, z jakichś porfirów i zlepieńców, a to znaczy, że jesteśmy już w krainie wulkanów, czyli na Pogórzu Kaczawskim. Mamy jakieś pół godziny do Bolkowa, tam też będziemy oglądać zamek. Tamten zamek jest młodszy niż ten, ten był najpierw głównym grodem kasztelańskim w tym rejonie. Później jego rolę przejął Bolków, do Bolkowa zmierzamy. Mamy nadzieję zjeść tam też coś grubszego, bardziej obiadowego, jakiegoś może kotleta się uda. Albo ogórka. Albo ogórka, niektórzy wolą ogórki. Zamek w Bolkowie jest niestety zamknięty dla turystów, ale na pocieszenie zamówiliśmy sobie pizzę pod zamek. To jest pizza cieplutka dla tych, co wolą ogórki, czyli z pieczarkami, z serem. Do tego mamy sos pomidorowy, będzie pycha. A jeżeli chodzi o zamek, no to obejrzymy go sobie z zewnątrz, wzdłuż murów idąc. Jesteśmy na zamku, niesytno, nie mogę długo mówić, bo jesteśmy na nielegalnym biwaku. Nie mogę głośno mówić, bo to są domy i psy dookoła. Nie chciałabym, żeby się rozszczekały. Dotarliśmy tu o 22:30. No i padał deszcz. Jedyne miejsce, które było zadaszone, to taka brama wjazdowa stara, tylko taka niezupełnie równa. I trochę jakby deszcz to padał. Ale no cóż, lepsze to niż nic i w sumie fajnie. Kamienie i szkło nie przebiły materaca, bo wciąż na nim siedzę, jest napompowany. Teraz szybko trzeba się zwinąć i śniadanie później, na wypadek gdyby robotnicy pracujący przy remoncie zamku mieli coś przeciwko naszemu biwakowi. Dziś cały dzień ma padać. No właśnie tak to wygląda. I nasz biwaczek dzisiejszy na zamku. A zamek jest tutaj właśnie. Właśnie pierwszy pan rekonstruktor przyszedł do pracy, ale nie zwrócił na nas uwagi. Chyba już mogę głośno i oficjalnie, bo już wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. Nikt nie zwraca na nas uwagi. Chciałam wam pokazać podłoże, jakie tutaj jest i co z nim zrobiliśmy. O, tam ta strona została trochę po prostu odkurzona z kamieni, a ja miałam bardziej kamienistą stronę, ale wolałam mieć zgodnie z kierunkiem wiatru, żeby krótsza część namiotu była wystawiona. No a tu było to, co wystawało i nazbierałam pokrzyw, łodyg pokrzyw, które o, elegancko mi to zniwelowały, żeby mi to nie dźgało materaca. Ślady zbrodni już zniknęły, teraz spokojne śniadanie. U mnie to są kanapki mieszane, głównie z pasztetem. Awokado z Biedronki okazało się pyszne. Tutaj mamy kakao, a tutaj owsianeczko. Będzie też bułeczka z serem. Zamek jest w remoncie, więc nie będziemy go jakoś dogłębnie zwiedzać. Nie należą zresztą do zamków piastowskich, bo jest nowszy. Został prawdopodobnie zbudowany pod koniec XIV, a może i na początku XV wieku. Pierwszy raz wzmiankowany w liście do krzyżaków. Podobno był siedzibą zbójników i dosyć
Później był krótko zamieszkiwany jako obiekt taki mieszkaniowy właśnie. Później już stracił tą rolę. Wielokrotnie rozbudowywany. Teraz po raz kolejny, wiek 21. Panowie się starają, a my ten niezbyt ładny, listy poranek ruszamy w kierunku Jeleniej Góry, do której być może uda nam się dzisiaj dojść, choć jest to pod znakiem zapytania. Tutaj widzimy tą starszą część, która podobnie jak w Bolkowie jest dosyć wyjątkowa ze względu na to, że donjon jest niesymetryczny. I tutaj powiedz, co to jest się. Donjon. A, donjon jest to taka najbardziej obronna część, taki safe house w zamku, który służył do tego, że kiedy już nadejdzie ta godzina, kiedy dziedziniec główny jest na przykład jest zdobyty, wtedy można się tam schować i przeczekać, aż przyjdzie odsiecz. Taki bunkier. Taki bunkier. Starożytny. Słowianie przyjmowali nazwy plemion od nazw rzek, nad którymi mieszkali. I właśnie tutaj mieszkali Bobrzanie, którzy przyjęli nazwę od rzeki Bóbr, którą właśnie teraz przekraczamy w Laskowicach. Jesteśmy na zamku Bolczów. Ten zamek też jest dosyć późno zbudowany, pod koniec XIV wieku. Należał do rodziny Bolczów, Bolców albo jakoś podobnie, nie wiadomo dokładnie jak się nazywali. No i jest naprawdę fajny, ten jest chyba najfajniejszy, jak dotąd zdecydowanie najfajniejszy. Jest fenomenalnie wkomponowany w okoliczne skałki, a są to granity, takie same jak w Karkonoszach, bo jesteśmy już właściwie geologicznie w paśmie tych graniców właśnie karkonoskich. No i bardzo nam się tutaj podoba. No i jeszcze fajne jest to, że ten zamek, choć był też wiele razy rozbudowywany i tam różne renesansowe głupoty mu robili, to ma taki średniowieczny styl. Fajne są te kamienie, z których go zbudowano. Jest nawet loch i to całkiem sporych rozmiarów, całkiem biwakowy, świetny byłby na nocleg. Niestety nam nie wypada tutaj nocleg.
Schronisko Szwajcarka. Zamierzamy tam zajrzeć i wziąć sobie coś do jedzenia. Zapodaliśmy sobie po zupce. Andrzej ma fasolkę po brytońsku. A ja mam żurek. Żurek co prawda był bez jajka, ale ja mam ze sobą jajka. Swój luxury item. Mam walizeczkę z jajami, ponieważ mam kury, więc mam jaja i zawsze zabieram je na wycieczki krajowe. Także tu już mam właśnie jajeczko na twardo wrzucone. Mhm. O tak. No, ciepła fasolka to jest to. Żurek to jest też to. Nie, to jest to, a to jest tamto. Za nami taki bardzo, bardzo renesans. Zamek w Bobrowie niestety jest za bardzo zamkniętą kratą, ale może coś zobaczymy przez tę kratę. Jeszcze raz. Dzień dobry. Kolejny dzień na szlaku zakończył się w Bobrowie, a właściwie w... Wojanowie. W Wojanowie. Mam problem z zapamiętywaniem nazw miejscowości. I doszliśmy do zamku w Bobrowie, a tam byliśmy umówieni, ponieważ nasza wycieczka dziś się powiększy. Dziś, wczoraj wieczorem spotkaliśmy się z moimi znajomymi, z Patrycją i Agatą, które przyjechały vanem. No i one spały w tym vanie, natomiast my musieliśmy sobie znaleźć alternatywną miejscówkę i to jest przystanek autobusowy, ale taki naprawdę, naprawdę fajny. Jak zobaczyliśmy go, to och, to jest ten pensjonat. Zadaszony fajnie, jest blachodachówka, są cztery ściany i tylko taki otwór drzwiowy. I właśnie za kamerą stoją już dwie osoby czekające na autobus i w ogóle staliśmy się sensacją, robią nam zdjęcia. Fajnie. Prawda, że jest fajnie? Jest fantastycznie. O, to jest właśnie nasza wiata przystankowa w wersji deluxe. Wielu z was zawsze pyta, jak to jest możliwe posługiwać się takim małym scyzorykiem i że przede wszystkim nie da się nim kroić chleba i pomidorów. Otóż da się to zrobić. Robimy to dookoła. Okrawamy bułeczkę. O, właśnie tak. Nie mam pomidora, więc nie będę demonstrować pomidora. Ale bułeczka ma co prawda nierozkrojony środek, ale się rozłamuje elegancko. O, jest wykrojona. Victorinox Classic daje radę. A do tego będzie serek, który dostałam wczoraj w sklepie za darmo, bo był przedatowany. Pani najpierw nie chciała mi go sprzedać, a potem zechciała dać mi go za darmo właśnie z pomidorami. Nie zauważyliśmy tego wcześniej, ale spaliśmy tuż obok kolejnego krzyża pokutnego. Ten jest trochę nadgryziony zębem czasu, ale mimo wszystko. W Wojanowie zaglądamy jeszcze do kościoła Najświętszej Marii Panny. To pierwsza wzmianka, 1318 rok. Są tutaj też wystawione płyty nadgrobne. Warto zwrócić uwagę na tą po prawej. Prawdopodobnie jakaś wysoko postawiona dama posiada zbroję oprócz strojnej sukni. Thank you.
pyszne. Dotelepaliśmy się do Jeleniej Góry. Dosyć długo się przez to miasto idzie. Szukaliśmy czegoś do jedzenia. Trafiliśmy na knajpkę gruzińską. Tu jest drugie śniadanko. Jakiś taki pieróg, ten chleb jest do kiełbasy, która ma być wieczorem. A tam jest reszta ekipy, jeszcze nie przedstawiłam tak, jak powinnam była to zrobić Patrycję. No i czekamy na pierożki. Mamy taki ciekawy obiekt architektoniczny, mianowicie basztę średniowieczną, która później została rozbudowana i zyskała funkcję mieszkalną. Pomiędzy tą basztą a tamtym murem widocznym po lewej stronie, tak tylko delikatnie, na pewno kiedyś przebiegał mur, więc można powiedzieć, że jesteśmy na terenie dawnej fosy. Przeżyłam kolejną katastrofę pod tytułem złamanie statywu w pierwszym stawie kolanowym. Ale ponieważ mam tym razem gościa ze sobą, który skończył Politechnikę Gdańską, udało się na razie to naprawić i wygląda na to, że reszta wycieczki też będzie porządnie filmowana. Trochę się spóźniliśmy, ale pani nas wpuściła. Jesteśmy w wieży mieszkalnej zamku w Siedlęcinie. Już tu kiedyś byłam jakiś czas temu na konwencie survivalu, więc bardzo chciałam, żebyśmy tu zajrzeli, bo wiedziałam, że jest tu coś bardzo fajnego. Za mną właśnie to coś fajnego widać. To są polichromie, które są z XV wieku, ile dobrze pamiętam, i przedstawiają sceny rycerskie. Są najstarszymi w Polsce malowidłami świeckimi z tego rodzaju i mamy tam legendę o Sir Lancelocie, w tym z legendy o królu Arturze. Na górnym panelu jest o romansie Sir Lancelota z Ginewrą, żoną króla Artura, i potem na prawym, po prawej stronie jest symboliczna scena, w której kochankowie trzymają się za lewe ręce, co oznacza, że dokonują zdrady, nie są uczciwi w stosunku ani Ginewra w stosunku do męża, ani Sir Lancelot w stosunku do króla. Tutaj jest też fajna scena walki na koniach. Widać miecze. Wieża jest z XIV wieku, a nie z XV, coś mi się pomyliło. Jest nawet oryginalna posadzka. Mniej więcej chyba w 1315 roku zakończono budowę tej części wieży i założono dach, więc rzecz jest bardzo starym domem. W średniowieczu wcale ludziom się źle nie żyło, mieli wszystkie prawie rzeczy, które my mieliśmy tutaj. Na przykład była lodówka, wypełniona piwnica lodem, i ten lód, który się topił, no to woda powolutku ściekała takimi kanalikami tutaj. No i można było mieć tu różne świeże rzeczy w tym pomieszczeniu.
piękny odcinek nad rzeką Bóbr, która tutaj jest spiętrzona licznymi zaporami. Te zapory zostały zbudowane w czasach pruskich. W związku z tym mają takie ładne budynki z tutejszego granitu. A tu jest taka ciekawostka. Orzeł, nie piastowski, tylko właśnie pruski. Wycieczka znowu się powiększyła. Mamy całkiem dużą imprezę. Podobno właśnie uprawiamy urbex. Znaczy będziemy spać w ruinach hotelu. A teraz mamy ognisko. I podzielę się wam z wami metodą robienia kiełbasy z ogniska. Mianowicie właśnie to wymyśliłam. To jest kiełbasa na Daniela Olbrychskiego. To znaczy jest... I przypomnijcie sobie, jak Daniel Olbrychski cierpiał wbijany na pal. Niezłe. I gięta gotowa. Nie ma jak gięta z ogniska. Jestem już spóźniona, więc szybka powtórka wydarzeń. W głowie spotkawszy się ze znajomymi, zabiwakowaliśmy w starym opuszczonym hotelu, takim wielopiętrowym w ogóle. Mega dziwne miejsce i świetny tutaj nocleg był właśnie na podłodze. O, weszliśmy sobie tutaj i uprawialiśmy urbex. To właśnie moje legowisko, może bardziej tak. O, pokój numer 108. Cieplutko, suchutko i gdzieś ładniejsza pogoda. No i już jesteśmy przy śniadaniu. Zostało dziewczynom trochę jajecznicy z kiełbasą, więc ja ją dojadam. Tutaj leci owsianka. Pyszna owsianka, chociaż ja jajecznicę również zjadłem. Ognisko do tego rukola w sumie. Się pali. Tak, rukola jeszcze była. Mamy jeszcze karpia w sumie wędzonego. Tak, jeszcze jest wędzony karp, bo dziewczyny są z Milicza i tam są karpie. Reszta ekipy tam gdzieś jest schowana. Tam mamy jeziorko, zalew na Bobrze. Cieplutki poranek, piękna sprawa. Dzień rozpoczynamy od zwiedzania. Jesteśmy we wsi Maciejowiec i tu co prawda jest zaraz pałac, ale my zobaczyliśmy jeszcze przechodząc dwór obronny z XVII wieku. Nie jest w ogóle opisany, tak się właśnie nam wydawało, że tak jest. Sprawdziliśmy w internecie rzeczywiście. Tu po lewej jest takie ciekawe arkady. Chociaż można też zauważyć pewne elementy, które wskazują na przebudowę w XIX wieku oraz bardzo interesujący fakt, tego, że ma funkcję obronną, przez to okna są mniejsze, a same mury mają prawie 2 metry grubości, jako że został on zbudowany z gliszczak zamku. Dziś gorący dzień, gadzina wyszła ze swoich kryjówek. To jest taki ładny brązowy padalec. U mnie są czarne, też rzadko widuję te brązowe. Przed wami zamek w Leń. Zamek pierwotnie był grodem drewnianoziemnym, potem w XII wieku powstały te mury i wieża, na którą zaraz wejdziemy. Ciekawostka, nasz tym zamku bywał Henryk Brodaty wraz ze swoją żoną Jadwigą, późniejszą świętą Jadwigą, która potem została patronką śląską.
tam w dole? Miasteczko Wleń, też średniowieczne, właściwie prawie tak samo stare jak sam zamek, ale wyjątkowo nieszczęśliwie zlokalizowane, choć ktoś chyba nie za bardzo używał rozumu tam lokując miasto, bo jest w zakolu Bobru na polderze zalewowym, jak wyczytaliśmy w tablicy informacyjnej, zalewane było ponad 150 razy. Także cóż, niczego innego nie można się było spodziewać, ale krajobrazowo bardzo, bardzo przyjemne miasteczko. Mamy nadzieję znaleźć tam jakieś lody, bo jest gdzieś strasznie, strasznie gorąco. A na linii horyzontu karkonosze dzisiaj widać się znakomicie, jeszcze mnóstwo śniegów, więc dobrze, że nie jesteśmy na głównym szlaku sudeckim. Wleń jest śliczny, ale niestety jest pod słońce i nic nie zobaczycie poza konturami. Znów jesteśmy w Górach Kaczawskich, znów w krainie wulkanów i tam piętrzy się stożek wulkaniczny Ostrzycy. Właśnie szlak prowadzi nas na Ostrzyce. To jest chyba jedyny taki szczyt wybitny, na którym nie ma żadnego zamku, ale wydaje mi się, że są ślady grodziska starszego niż te wszystkie zamki, które odwiedzaliśmy. Jest stamtąd fenomenalny widok. Mamy zamiar podziwiać co najmniej zachód słońca stamtąd, a może wschód? Zobaczymy. Nie, wschód chyba nie, bo ja to nie lubię wschodu słońca. Ojej, życie towarzyskie na szlaku to mnie chyba wykończy. O, weekend się skończył, dziewczyny pojechały do siebie, a my zostaliśmy na szlaku. Zjedliśmy jeszcze kolację na parkingu pod Ostrzycą, a potem my się wróciliśmy z Andrzejem tutaj właśnie pod samą Ostrzycę o godzinie, chyba już była północ, jak się rozbiliśmy. Ja się znowu obudziłam o 6.30, teraz już jest po 8.00 i się wygrzebujemy. Ojej, dziś znowu ma być gorący dzień. Ptaszki śpiewają, w ogóle Ostrzyca jest fenomenalnym miejscem. Byłam tu na szlaku wygasłych wulkanów w 2015. Wtedy przygotowywałam się do przejścia te Araroa i wszystkie długie dystanse dopiero chodziły mi po głowie. I marzyłam o tym, że jak już będę zdobywczynią kilku tych szlaków i Triple Crownerką, to znowu tu przyjdę i właśnie moje marzenie się spełniło. Zachód słońca był bardzo, bardzo śliczny. Na wschód absolutnie nie miałam ochoty.
tutaj mamy operację na otwartej ręce, mianowicie kleszcz. Będzie wyciągany ostatniego dnia wędrówki. I poszedł. Pęsetka firmy Victorinox. Z Victorinoxa Classic, niezawodna. Teraz trzeba tego kleszcza dekapitować, a już poza moją skórą. Nie ma. Zamek Grodziec leży na górce, która podobnie jak Ostrzyce jest wulkanem, to znaczy już nie zupełnie wulkanem, a tylko tym środkiem, wypełnieniem, tak zwanym nekiem wulkanicznym, czyli był wielki wulkan i z niego leciała lawa. Jak przestała lecieć, to co zostało w kominie, zastygło na amen. No i jak się reszta zerodowała, te mniejsze skały się z czasem skruszyły, no to ten twardy bazalt właśnie został w środku i on jest taki trwały, że do dziś sterczy, choć ogólnie rzecz biorąc te wulkany na Pogórzu Kaczawskim nie są jakieś bardzo stare, one są z tej samej ery co człowiek, z Kenozoiku, także w sumie nie aż takie wiekowe te skały, z których są góry Sudety, są znacznie starsze niż te tutaj wulkany. Zamek Grodno, koniec szlaku, tu jest kropeczka, jest wszystko z nią w porządku, znajduje się na lipie, tuż przed zamkiem, który za chwilę zwiedzimy i opowiemy troszeczkę o nim więcej, ale się bardzo ja się zziajałam, włażąc tutaj na ten wulkan. Podsumowanie zatem za chwilę, ale niniejszym Andrzej zaliczył swój pierwszy polski długodystansowy szlak od kropki do kropki. Brawo. Owszem. A ja 17. Do zobaczenia za chwileczkę. Odetchnęliśmy troszeczkę. Jesteśmy na dziedzińcu Zamku Grodziec. Zaraz wszystko pokażemy. A ogólna historia wygląda tak, że w wieku XII z całą pewnością istniał tutaj gród taki normalny, ziemno-palisadowy. I potem zbudowano ten murowany zamek. Inicjatorem budowy zdaje się, że był Henryk Brodaty, czyli tak samo jak w przypadku zamku we Wleniu. I jest tu też kaplica, której fundację przypisuje się Jadwidze Świętej. No i potem były różne koleje losu tego zamku. Trochę zburzyli husyci, potem znowu ktoś zburzył, ktoś odbudował. Hrabia ten sam, Hochberg właśnie, ten sam, który książ posiadał, coś tu mocno remontował, no i w czasie, w 1945 dużo tutaj spłonęło, ale obecnie wygląda to naprawdę popisowo i teraz zobaczycie jak.
No, ten zamek to jest z prawdziwego zdarzenia. Komnaty, mury i różne bardzo przyjemne detale. I tutaj takie wyjątkowe sklepienie diamentowe, czyli taki wariant krzyżowo-żebrowego, ale w wersji luksusowej. Wnętrza są naprawdę świetne. Poprzednim razem, kiedy tu byłam, jeszcze było w remoncie i byłam tylko na tych tam krużgankach, a teraz są całe sale z wyposażeniem. No to impreza oficjalnie zakończona. Czas na podsumowanie szlaku zielonego z szlaku zamków piastowskich. Nie wiemy, jak był długi, no ale około 150 km. Przejście zajęło nam 6 dni, czyli 5 dni, dwie połówki. To można interpretować jako 7. Przygotujcie sobie więcej czasu na przejście tego szlaku, ponieważ jest tak bardzo dużo zabytków i zamki są tak bardzo warte zwiedzenia, że warto sobie trochę więcej dać na nie czasu. I krajobrazowo też jest fantastyczny, szczególnie o tej porze roku. Rzepak kwitnie, tak, drzewa dopiero się zielenią. Przepięknie. No właśnie, polecamy w takich ładnych porach roku jak maj, ale też jesienią będzie fajnie. Nie wszystkie zamki są takie zwiedzalne z wnętrzami. Większość powiedziałabym, że to są ruiny. W niektórych można się nawet zaczepić na biwak, a inne właśnie tak jak ten ostatni należy koniecznie zwiedzić wewnątrz. To by było na tyle. Nic, tylko wybrać się na szlak. Do zobaczenia na następnym szlaku.